Jesteśmy gotowi. Okej. Chcemy dać jeszcze jedną szansę Michałowi. No to petarda odpalona. Okej, dziękuję bardzo. Słuchajcie, znaczy my generalnie jakby powiem, że kierowaliśmy się jakby no, tym, że chcielibyśmy dać ci ją szansę. Wierzymy, że ją wykorzystasz, i bo mieliśmy duże wątpliwości, ale dobrze ci się z oczu patrzy i. Tak naprawdę nie znamy nikogo i nie wiemy, jak to wybrać, ale stwierdziliśmy, że damy po prostu tobie jeszcze jedną szansę. Bardzo mi miło. Dziękuję. Wybierali pomiędzy Michałem i Rochem. Nie mieli pojęcia, że właśnie Michał stanowi dla Rocha największe zagrożenie. Michale, to oznacza, że za chwilę podejdziesz do którejś dziewczyny z immunitetem. Oczywiście oznacza to, że kolega, który stoi obok niej, automatycznie opuszcza program. Czy jesteś gotowy? Co teraz zrobi? Tak, jestem gotowy. Michale, w takim razie podejdź proszę do dziewczyny, którą wybierasz. Zapraszam. Ja się do tego nie nadaję. Czyżby turban nie przyniósł Rochowi szczęścia? A nie, to jednak Szymon opuszcza hotel. Szymon, zapraszam. Szymonie, niestety. Już za chwilę będziemy musieli się z tobą pożegnać. Czy chciałbyś coś powiedzieć? Chciałem podziękować ogólnie, że wszyscy mnie wprowadziliście do tego programu z otwartymi rękami, z otwartym sercem i mega miło mi to było, choć krótko, spędzić z wami ten czas i mega się nauczyłem. Życzę każdej parze jak najlepiej, abyście się wszyscy dostali do finału. Bardzo ci dziękujemy. A teraz masz 15 minut, żeby się spakować i opuścić hotel. Był tak blisko szczęścia. Tymczasem proszę was bardzo, powitajcie nowych mieszkańców hotelu. Oczywiście pożegnajcie Szymona i życzę wam miłego wieczoru. Dobranoc. 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 A was zapraszam do grupy. Mamy tu dwoje nowych singli. W tym wyścigu o kolejny tydzień w raju zaczyna robić się tłoczno. I Wiktoria. To jest Paweł. Krystyna. To jest Patryk. To jest ciężkie, że musiałem kogoś wykluczyć, a wiem, że pozostałe pary są naprawdę silne i z dnia na dzień coraz lepiej się dogadują. Stanięcie obok kogokolwiek niż Łucji, no byłoby dla mnie złym wyborem.